Festiwal Niepodległą Malowany to muzyczno-taneczna opowieść o ważnych wydarzeniach w historii Polski oraz o polskiej tradycji. Co z tej okazji przygotowała Fundacja Sztuk i Dialogu, pokażemy w naszym wideo. Drepce konik drepce, do stajenki nie chce, żeby do dziewczyny pojechałby jeszcze, żeby do dziewczyny pojechałby jeszcze. Skąd pomysł na zorganizowanie takiego festiwalu? Przede wszystkim stulecie niepodległości. To temat przewodni, który chcieliśmy ukazać jakby w takim innym wydaniu lat 20., lat 30. I pomysł zrodził się tak naprawdę rok temu. Współpraca Starostwa Powiatowego Ośrodka Kultury, Fundacji Sztuki Dialogu spowodowały takie jakby parę pomysłów na ten festiwal, który jest jakby połączony. Muzyka, folklor, plastyka, historia i taniec. Przede wszystkim chcieliśmy ukazać jakby taką podróż sentymentalną w tamte czasy i tak to wszystko, wyszło. Otrzymaliśmy dofinansowanie, z czego się bardzo cieszymy i dzięki temu mogliśmy zorganizować w takich okolicznościach jak teraz. O Boże, skróż ten miecz, co się w nasz kraj do wolnej Polski nam powrócić. Dzisiejsze wydarzenie jest otwarte. Co mogą zobaczyć odwiedzający? Przede wszystkim dzieciaki mogą uczestniczyć w warsztatach plastycznych. Wiek nie gra roli. Kto chce, ten może po prostu przyjść, zapoznać się, oddać tego ducha niepodległości na papierze. W międzyczasie trwają też warsztaty historyczne, które są ściśle związane z postaciami naszego regionu i odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Warsztaty są równocześnie w Muzeum Przyrody w Drozdowie. Tutaj na miejscu w hotelu Belfort organizowane są też jeszcze warsztaty taneczne, które typowo nawiązują do lat 20., lat 30. Realizowane są one przez pana Jacka Baczyskiego, który kieruje formacją AKAD. Gdy widzisz ptaka w locie, jak wolny jest, jak płynie sobie aż po nieba kres, więc niebo bywa pełne wichrów i burz, a z lotu ptaka już nie widać róż. A wolność to nie cel, lecz szansa, by spełnić najpiękniejsze sny, marzenia. Regionalny Ośrodek Kultury posiada zasób, jeśli chodzi o fajną młodzież, fajne dzieciaki, a także fajne grupy i kapele. I dzisiaj podczas festiwalu Niepodległą Malowany nasze dzieci mogą zaprezentować piosenki patriotyczne w barwny, kolorowy sposób, a także pokazać dorobek lat 20. To w kolejnej części. Oprócz tego Regionalny Ośrodek Kultury, tak jak wcześniej wspomniałam, posiada fajne dwie kapele. Kapelę ludową, która opracowuje pieśni regionalne tradycyjnie. Natomiast druga z kapel to Skiela Kapela, która z kolei te same pieśni pokazuje w nieco innych aranżacjach, od soulu, jazzu po rock czy nawet reggae. Oj córuś, nie wychodź za dziada, ni na dzień, ni na nocą ci się nie nada. Oj córuś, nie wychodź za dziada, ni na dzień, ni na nocą ci się nie nada. Oj córuś, nie wychodź za dziada, ni na dzień, ni na noc on ci się nie nada.
o to po prostu, żeby no być jakimś profesjonalistą, tylko właśnie o to chodzi po prostu, żeby wyjść powiedzmy i zrobić 2-3 kroki czy 4 po prostu tak, żeby po prostu znaczy, poczuć jak to jest tak właśnie być taką osobą, która właśnie występuje na scenie. Chcieliśmy też właśnie pokazać właśnie to, właśnie, że można połączyć po prostu tak nasze powiedzmy tą część taką właśnie historyczną tak, z nowoczesnością. Tak jak ja gagatek nie lada tu kram i po każdej nowej psocie, gdy go dręczy wyczyn mój, płacze z nim wszystkie ciocie i babcia i wuj. To nie wypada, jakby się może trudna rada na widok wszystkiej twojej fantazji się co aż oblewa. Festiwal Niepodległo Malowany jest finansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Interwencje 2018 Etnopolska. To coś, co was podnieca, seks appeal, to coś, co was podnieca, wdzięk, styl, szar, żyk, w tym was zdobywamy wnik. Jeden znak, a już nie wiecie sami, co i jak, wzdychacie godzinami, ech, och, ach, ach, słychać to po całych dniach. Jeden uśmiech, jedna minka, już każdy z was, najtwardszy głos, od razu grzecznie, serdecznie jest dla każdej z nas. Słaba płeć, a jednak najmocniejsza, słaba płeć, a jednak najmocniejsza, wdzięk, styl, czar, szyk, tym was zdobywamy. Nazywamy się Grupa Nieformalna, przyjechaliśmy z Białegostoku, wykonujemy muzykę lat 20., 30., ale nawet pojawia się Rudy Rydz, który jest troszeczkę późniejszą piosenką. Generalnie mamy naprawdę dużą radochę z tego, że możemy grać muzykę Międzywojnia, która jest bardzo taneczna, bardzo melodyjna i myślę, że każdy zna i lubi te przeboje, tym bardziej, że zbliżają się znowu lata 20. i może ta moda na taką fajną muzykę wróci. Już taki jestem.